Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio, nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku pod tytułem Ile jest Ryszarda w Ryszardzie? Historia versus historia opowiem Wam o Ryszardzie III. Po obejrzeniu tego odcinka dowiecie się m.in. czym charakteryzował się Teatr Elżbietański, kim był William Shakespeare, autor Ryszarda III, jakie cechy wyróżniają kroniki dramatyczne na tle innych rodzajów dramatu. Przedstawię Wam pokrótce tło historyczne oraz pokażę dwie inspiracje, które moim zdaniem warte są obejrzenia przy okazji lektury Ryszarda III. Teatr Elżbietański narodził się w drugiej połowie XVI wieku w Anglii za panowania królowej Elżbiety I. Do dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem, popularnością, po pierwsze ze względu na postać Williama Shakespeare'a, który uważany jest za dramaturga wszechczasów, a po drugie przestrzeń Teatru Elżbietańskiego jest na tyle neutralna, nie narzucająca własnych zasad i konwencji, że można w niej przedstawiać wiele rodzajów sztuk. Teatr Elżbietański, w przeciwieństwie do teatru antycznego, który budowany był na planie okręgu, był budowlą na planie wielokąta i swoimi murami otaczał wewnętrzny, niezadaszony dziedziniec. Sceną Teatru Elżbietańskiego była rozległa estrada, z jednej strony przyklejona do muru teatru, natomiast trzy pozostałe strony były otaczane przez publiczność, która oglądała przedstawienie na stojąco. Zamożniejsza publiczność mogła kupować sobie miejsca na galeriach, które znajdowały się na pierwszym, drugim, trzecim piętrze i stamtąd mogła podziwiać przedstawienie. Scena Teatru Elżbietańskiego była uzupełniona o scenę tylną oraz górną. Scena tylna to była przestrzeń sceny głównej estradowej, która była najdalej odsunięta od widowni. Ona była zadaszona, oddzielona kolumnami, tam również znajdował się budynek dla techniki, garderoba, magazyn. Natomiast scena górna to był fragment galerii znajdującej się na pierwszym piętrze, również specjalnie oddzielony, gdzie odgrywano niektóre sceny. Całość budynku za scenia wieńczyła wieża znajdująca się na najwyższym piętrze. Tam znajdowało się godło teatru oraz trębacz, który zapowiadał rozpoczęcie spektaklu. Teatr Elżbietański był tak konstruowany, żeby przestrzeń publiczności oraz przestrzeń sceny wzajemnie się uzupełniały i przenikały, w związku z czym publiczność nie tylko biernie obserwowała to, co się wydarza, ale wspólnie z aktorami mogła ten świat tworzyć. Scenografii i dekoracji właściwie w Teatrze Elżbietańskim nie było. Możliwe, że architektura sceny i zascenia ozdabiana była gobelinami. W przeciwieństwie do tego kostiumy były bardzo strojne, bogate i zawsze nawiązywały do epoki elżbietańskiej, nawet jeżeli grano na przykład dramat z czasów rzymskich. Najbardziej charakterystycznym teatrem z tamtego okresu jest Teatr The Globe, który został zbudowany w 1599 roku w Londynie. Ten drewniany gmach powstał na działce, której współwłaścicielem był właśnie William Shakespeare i to w tym teatrze odbywała się premiera każdej z jego sztuk, w związku z czym ten teatr cieszył się wówczas ogromną popularnością i uznaniem. Uległ niestety spaleniu, został odbudowany w 1613 roku, natomiast ponownie został zburzony, zniszczony w roku 1644. Został zrekonstruowany niestety w innym miejscu dopiero w XX wieku, w roku 1997. Na temat Williama Shakespeare'a, pomimo tego, że jest uznawany za największego dramaturga, jaki się dotychczas narodził, wiemy stosunkowo niedużo. Nawet autorstwo jego sztuk przypisuje się czasami Baconowi czy Marlowowi. Prawdopodobnie urodził się w roku 1564 w Stratfordzie i w wieku 20 kilku lat przeniósł się do Londynu, gdzie pracował jako aktor, pisarz, poeta. Tam związał się z grupą The Chamberlain's Men, z którą tworzył do końca swojej kariery. W roku 1610 wrócił do rodzinnego miasta, gdzie zmarł w wieku 52 lat. Jego dzieła można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą stanowią kroniki historyczne, drugą komedię, trzecią tragedię. Shakespeare zadebiutował kronikami historycznymi. Najpierw napisał Henryka VI, złożonego z trzech części, potem swoje pierwsze arcydzieło Ryszarda III, następnie Ryszarda II, Henryka IV, V oraz VIII. Cykl komedii stanowią m.in. Poskromienie złośnicy, Sen nocy letniej, Wieczór trzech króli, komedia Omyłek. Do tak zwanych ciemnych komedii, ze względu na ponurą tematykę
i mniej optymistyczną wizję świata zaliczamy Kupca Weneckiego, Miarka za Miarkę albo Wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Do jego pierwszych tragedii zaliczamy Tytusa Andronikusa, tragedię miłosną Romea i Julię, po których nastąpił wybuch największych arcydzieł Szekspira, takich jak Hamlet, Macbeth, Król Lir czy Otello. Do dramatów rzymskich zaliczamy Juliusza Cezara, Antoniusza i Kleopatrę, Kaligulę, natomiast jeżeli chodzi o romanse, które napisał Szekspir, możemy tutaj zaliczyć Opowieść zimową albo Burzę. Kroniki dramatyczne to jest rodzaj dramatu, w którym za pomocą cyklu scen przedstawia się losy danego władcy albo wydarzeń historycznych, które nie są ujęte w ramy klasycznego modelu akcji. Kroniki Szekspira opowiadają o rodzie Lancasterów, o wojnie dwóch róż, natomiast trzeba pamiętać, że Szekspir, pisząc kroniki, przebywał na dworze Elżbiety I, która była z rodziny Tudorów, w związku z czym rodzina Yorków była przedstawiana bardzo jednostronnie i bardzo w negatywnym świetle. Opisując historię z tamtego okresu, należałoby opowiedzieć właściwie dwie wersje. Pierwszą wersję pisali kronikarze zatrudnieni przez Dom Tudorów i między innymi William Shakespeare w swoich kronikach. Natomiast drugą historię piszą na przykład współcześni historycy, którzy przedstawiają tamte wydarzenia w zupełnie innym świetle. Zacznę może od tego, jakie winy przypisuje się Ryszardowi III przez kronikarzy, przez Szekspira z tamtego okresu, a tym, co wiemy dzisiaj na temat wydarzeń, które wtedy miały miejsce. Przede wszystkim największe zarzuty wobec Ryszarda to bratobójstwo oraz zabójstwo dwóch synów Edwarda IV. Prawdą jest, że Edward IV, brat Ryszarda, zginął śmiercią naturalną na skutek przeziębienia, w związku z czym nie możemy tutaj mówić o winie Ryszarda. Wiemy, że był on największym przyjacielem, sojusznikiem swojego brata i tutaj pojawia się pierwsza rozbieżność między tym, jak Ryszard został opisany, a jak było faktycznie. Druga kwestia dotyczy dzieci Edwarda, których zabójstwo przypisuje się właśnie Ryszardowi. Natomiast według historyków dwudziestowiecznych równie dobrze zabójstwa tego mógł dokonać Henryk VII, który zwyciężył Ryszarda pod Bosworth i przyjechawszy do Tower zastał tam chłopców, którym korona Anglii należała się dużo bardziej i w związku z tym ich zgładził. Trzecia kwestia to wygląd Ryszarda, któremu przypisuje się kalectwo, niepełnosprawność, ułomność. Przedstawia się go jako demona, potwora, człowieka bardzo zepsutego, złego. W kronikach można wyczytać, że przybywał w łonie matki przez 2 lata, w związku z czym urodził się już z uzębieniem, z włosami na głowie i przez to właśnie był kaleką. Natomiast po zbadaniu na przykład portretów, które wisiały na dworze Elżbiety I, gdzie przebywał na przykład William Shakespeare i zapewne widział te portrety, naniesiono korekty na pierwotny obraz. Na pierwotnym obrazie widać pogodnego młodego mężczyznę, zresztą Ryszard zmarł w wieku 32 lat na polu bitwy. Wiadomo też, że walczył zwycięsko wcześniej za panowania Edwarda IV, więc jakby o żadnym kalectwie, ułomności tutaj nie może być mowy. Ale z biegiem lat zaczęto przerabiać jego twarz, między innymi malowano go ze zmrużonymi oczami, z zaciśniętymi ustami, zmieniono wysokości barków, żeby to kalectwo bardziej podkreślić. Szekspir przypisywał mu garba, niedowład ręki, tak żeby jego fizjonomia bardziej przypominała ten zły charakter, demoniczny charakter, który mu przypisywano. Wraz ze śmiercią Ryszarda zakończyło się średniowiecze w Anglii, zakończyła się wojna dwóch róż, natomiast panowanie przejęła oświecona dynastia Tudorów. Pierwszą inspiracją, po którą moim zdaniem warto sięgnąć, czytając Ryszarda III, jest film dokumentalny w reżyserii Al Pacino, zatytułowany Sposób na Ryszarda albo Sposób na Szekspira. Ten film jest rodzajem pamiętnika z planu, ponieważ Pacino razem z innymi aktorami, z szekspirologami odpowiada na pytania takie jak co współczesnemu widzowi, czytelnikowi daje
Szekspir, daje Ryszard III, dlaczego na przykład Amerykanie nie czytają tego twórcy, jak można zainteresować widzów tematyką, która może niekoniecznie jest nam bliska. Widzimy tam sceny, kiedy aktorzy przygotowują się do roli, kiedy tworzą spektakl, są tam zawarte również sceny z samego spektaklu. I faktycznie Pacino tworzył ten film przez kilka lat, ponieważ prace nad spektaklem, nad rolą Ryszarda III przerywały mu inne zobowiązania zawodowe, ale ostatecznie zagrano spektakl w Nowym Jorku, potem w Teatrze The Globe w Londynie. Wystąpili tam Winona Ryder, Kevin Spacey, Alec Baldwin. W związku z czym, jeżeli jesteście ciekawi, jak oni pracowali nad Ryszardem III, jakie mieli podejście do Szekspira, koniecznie zobaczcie. Drugą inspiracją jest coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o formę. Jest to teatr telewizji w reżyserii Feliksa Falka, w którym rolę Ryszarda III zagrał Andrzej Seweryn. Przed rozpoczęciem prób Andrzej Seweryn mówił, że rozmawiał na temat Ryszarda III z Peterem Brookiem, który również, tak jak Andrzej Seweryn, pracował wtedy w Paryżu. I Peter Brook powiedział, że do Ryszarda III można podejść na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest bardzo teatralny, ale w złym znaczeniu tego słowa. Natomiast drugi sposób jest tym, który przedstawił Laurence Olivier w Ryszardzie III, który przedstawia Ryszarda jako istotę ludzką, którego umysł jest niezwykle wyrazisty, ciekawy. Jak sam powiedział Andrzej Seweryn, Ryszard III jest osobą niezwykle inteligentną. Prowadzi tak dialogi, że naprawdę można być pełnym podziwu, w jaki sposób manipuluje otoczeniem i przekonuje do swoich racji. Na przykład w rozmowie z Anną czy też Elżbietą. To są kobiety, które na początku scen są absolutnie przeciwne Ryszardowi, brzydzą się go, traktują go ze wstrętem, z pogardą, natomiast w trakcie rozmowy, przez to jak tę rozmowę Ryszard prowadzi, łamie je, doprowadzając do tego, że całkowicie zmieniają zdanie i robią dokładnie to, na czym Ryszardowi zależy. Jeżeli macie ochotę przestudiować dramaty Szekspira właśnie pod tym kątem, bardziej takim psychologicznym, to naprawdę jest to świetna nauka. I jeżeli chodzi o Ryszarda III, mamy tutaj absolutny majstersztyk, jeżeli chodzi o dostrzeżenie, jak działa manipulant. Dzisiaj powiedzielibyśmy psychopata, osoba, która faktycznie zrobi absolutnie wszystko, powie każde kłamstwo i to w najpiękniejszy sposób, tylko po to, żeby kogoś do siebie przekonać. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wszelkie materiały, teksty, źródła znajdziecie w opisie do filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach.